Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszych wrażeniach i recenzji. Perfum marki Paco Rabanne będzie to 1 Million Golden Oud, czyli jakaś taka edycja ekskluzywna, wyjątkowa. Obiło mi się o uszy, że jest to edycja tylko na rynek arabski, natomiast czy to prawda, nie wiem. Jest po arabsku napisane to Golden Oud, widziałem na flakonie. Natomiast można go dostać na stronie Paco Rabanne. Jest online exclusive napisane, czyli że tylko przez internet. Nie ma go w żadnych perfumeriach stacjonarnych, przynajmniej u nas, z tego co widziałem, ani chyba europejskich. Jeśli chodzi o dostępność, w Polsce też jest o to ciężko, odlewki też jest ciężko, próbki ciężko. Jeśli chodzi o flakon, to ma go obecnie jedna strona, brasty.pl. Obecnie, czyli 23 marca 2024 roku. 100 ml jest za 523 zł. Nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać, a testuję, bo jestem ciekawy, a to zawsze jakaś taka wyjątkowa rzecz. Mi się udało dorwać próbkę, także no nic, psikam. Bardzo mocne, charakterne otwarcie. Jeśli chodzi o ud, no to wydaje mi się, że no jakieś akordy takie drzewno, smoliste, nieco może cypriolowe. Cypriol daje takich nut właśnie, no jest często używany do jakichś akordów drzewa agarowego, żywicy agarowej. Tak pachnie ziemiście, bardzo wytrawnie, tak gorzko aż. To jest sporo słodyczy takiej marmoladowej, taka. To nie pachnie to różanie, tak bardziej owocowo, może szafranowo, przyprawowo. Ogólnie jest też bardzo przyprawowo, ciepło, korzennie, drzewnie, smoliście. Akord taki skórzany, który możecie kojarzyć chociażby z Gucci Guilty Absolute. To chyba pierwsze takie perfumy, w których ten akord występował. Tak przynajmniej tak kojarzę, takiej brudnej, smolistej skóry. Potem już to stało się troszkę bardziej popularne i tutaj też taki akord wyczuwam. Im dłużej jest na skórze, tym bardziej taki gładki, kremowy się robi. Nie wiem, czy jakieś molekuły takie sandałowcowe, jakieś piżmo. No, ciepły, raczej słodki, gęsty, balsamiczny, korzenny, skórzany, drzewny. No, fajny. I rzeczywiście pachnie tak blisko wschodnio. No, nie ma co gadać. Dobra, sprawdźmy nuty. Fragrantica podaje szafran, gałkę muszkatołową, czarny pieprz, bergamotkę, patchouli, balsam, gurion, drewno sandałowe, skóra, ud, cedr i labdanum, porównywany do Penhaligon's Halfeti, kiedyś wąchałem, ale nie pamiętam, Chopard, Black Incense Malaki i ud Malaki, jedne z tych perfum recenzowałem na pewno na kanale, tutaj widzę Philip Plein No Limit, Gucci Guilty Absolute też, no. Zgadza się, no. Fajny, natomiast nie jest jakoś bardzo wyjątkowy i faktycznie no, jest porównywany tych wszystkich pachnideł i naprawdę jest on w takim klimacie zdecydowanie. Spoko? No nic, zobaczymy jak się rozwinie, zobaczymy jak będzie się nosił, wracam do was z podsumowaniem. No dobra, witam was w podsumowaniu recenzji Paco Rabanne 1 Million Golden Oud. Trochę sobie ponosiłem te perfumy i wracam do was z pewnymi wnioskami. Te perfumy nie zmieniają się. W sensie one są takie same, jak były w otwarciu do samego końca. Na mojej skórze przynajmniej. Cały czas bardzo mocne. Mamy tutaj takie nuty skórzane, czekoladowo-smoliste, przyprawowe, waniliowe. Zapach jest słodki. W bazie wychodzi troszkę takich nut, mam wrażenie, zwierzęcych, które mają imitować ud. Jakieś molekuły drzewno-ambrowe coraz bardziej do głosu dochodzą, ale ogólnie no, jesteśmy cały czas w takich klimatach brudno-skórzanych, słodkich, waniliowych. Przyprawowych, smolistych. No i tak, no. Trwał na mnie naprawdę długo, 10-12 godzin, projekcja była raczej z tych mocniejszych. No, dobre pachnidło, naprawdę dobre pachnidło. Nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to też nic specjalnie odkrywczego, biorąc pod uwagę no, też te ostatnie premiery, nawet w mainstreamie, chociażby tego Philipa Pleina No Limits, czy to Gucci Guilty Absolute, które nie wiem, czy w ogóle Gucci Guilty Absolute już chyba jest wycofany, natomiast nadal można go jako tako spokojnie dorwać w perfumeriach internetowych. Mamy też Chopard Black Incense Malaki, też w podobnym klimacie pachnidło. No jest dużo alternatyw dla Golden Ouda. Żadne z nich nie pachną tak samo, ale no, klimat jest zdecydowanie podobny. No w każdym razie, jeśli szukasz czegoś
mocnego, skórzanego, słodkiego, raczej z tych odważniejszych, no to czemu nie? Można się zainteresować. Naprawdę nie jest to złe pachnidło, spodziewałem się, nie wiem w sumie, nie spodziewałem się ani gorszego, ani lepszego. No spodziewałem się może troszkę czegoś innego, czegoś troszkę podobniejszego do wcześniejszych perfum z rodziny One Million, a tu mamy po prostu jakąś inną kompozycję, no, która równie dobrze mogłaby być w innym flakonie pod inną nazwą, ale wiadomo, no... Wiadomo, trzeba kuć żelazo, póki gorące i póki ten One Million jest na fali cały czas przez tyle lat, no to nadal czerpać z niego zyski, nie? No właśnie, no dobra, tyle ode mnie. Jeśli znacie te perfumy, jak zawsze zapraszam Was do zostawienia komentarza i podzielenia się swoimi wrażeniami. Dzięki